Co tu się dzieje? Jak tu jest zakrwawione wszystko? Aśmy zaczęli. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Borsio, dzisiaj zagramy sobie w The Isle. Próbowałem nagrać wam nestowanie, tak jak poprzednim razem, natomiast znów się nie udało, ponieważ zaliczyłem kilka zgonów. Ale on jest za duży! Ale on jest za duży, szalałeś? No nie... Całość nagrałem z koleżanką Nirą, którą poznałem w grze. Także pokażę wam jedynie to, co udało nam się do tej pory osiągnąć, a była to krwawa jatka, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Enjoy! Ja bym sobie zagrał albo Juta, ale ty chyba... Juta, ale ty chyba nie lubisz. A, Juta. Znaczy, grałam ostatnio Juta, ale to takie... Jakieś frajdy z tego nie ma, chociaż. Albo Alo? Alo? A nie chcesz z jakimś jednym z większych? To może Rexem. Dawno nie grałem Rexem. Znaczy grałem ostatnio Rexem, ale już poszło kiepsko. A ja bardzo dawno. No to dawaj Rexem. Ja biorę samca oczywiście. Fajnie będzie, że będzie dodany ten... taka rzecz, że będą dodawać kolory. Skiny tak jakby. No. Można samemu je robić. Tak? No podobno. No ja bym był bardzo zainteresowany, gdyż bardzo lubię photoshopować. Dobra, szukam cię. Rex. No bo ja generalnie kiedyś byłem w szkole plastycznej, gdzie uczyli rysowania w Photoshopie. To jest mega sprawa. Ja w szkole plastycznej, ale nigdzie w pobliżu nie było. Och, to kiepsko. Więc jestem na becie. Dobra, zobaczmy. Dobra, między tobą a mną widzę jeziorko, więc sobie skoczę tam na chwilę, spróbuję się coś napić. Spoko. Też widzę jakąś tam wodę wodali. Raczej rzekę. Rzekę? To nie. Ja mam takie typowe jezioro. Też tam widzę jakieś jezioro z drugiej strony. Okej. Okay. Dobra, pójdziemy sobie gdzieś... O, tak, chuj sobie pójdziemy. Dobra, jestem. Oczywiście był mały... Zaproś mnie. Dobra. Serwer się oczywiście zdążył wypierdolić. Miałam wrażenie, że się teleportowałeś w inne miejsce. Bo chyba tak jest, wiesz, bo obok mnie jest rzeka, a z kolei teraz nie ma tego jeziorka małego, więc... Znaczy jest gdzieś... No ale... właśnie ja jestem bliżej tego jeziorka teraz. No, no. Dobra, to sobie z rzeczki. Dobra, tu biegnę. Aaa, czekaj, ty jesteś jakieś tam. Dobra, czyli teraz ja jestem za tobą jakby. Dobra, to gnam w twoim kierunku. I jestem chyba tuż obok jeziora, to już może no będę czekał. No to idę do tego jeziora. Mhm. W ogóle ostatnio zagrałem sobie jakimś roślinożercą przez chwilę. Majazaurą. I nie widzę specjalnie sensu w ogóle grania roślinożercą, bo tam jak wąchasz, no to nie tylko wodę masz, ale i jedzenie. I w tym momencie, no twoim jedynym zadaniem tak naprawdę jest nie dać się zabić. To jest wszystko, co możesz zrobić. No wow. No tak, no ale to strasznie głupie. Nie daje ci żadnego, wiesz, challenge'u. Znaczy, challenge'em jest w sumie ucieczka. Nie mam na przykład, ale tak. Grupa Malo. Alo, macie co najmniej na 3 hity, albo 2. Kurde, słuchaj. Mam tutaj gdzieś AI-a, ale jest w takich zaroślach, że go po prostu nie widzę. No. Nie mogłam go nakierować. Mam go. Mało staminy, co prawda, on jest trochę szybszy, ale dobra, zacznę. Velo bardzo mało żarcia daje. Nic. Wiem, jeden... To jest jak tik-tak, dwie kalorie. Po prostu gryziesz i już. Dobra, akurat się naszedł. Jak z małym. Więc nie ma nawet sensu ich zabijać, to jest Ej, w ogóle, po jakim czasie ciała się rozkładają?
Zależy jak ustawią po prostu, a tutaj bardzo szybko. To nie zostawiam go, zjem go do końca. Nie, jak ja jestem testowana, to zawsze mi się trafia female, a od innych to male cały czas się trują. Właśnie, bo jak jesteś testowana, to jest losowe. No, i najczęściej jest male z tego co widzę, ale mnie akurat się trafia. Ale w sumie jak się już nestujesz, to już samo w sobie jest dosyć ciekawe, więc... No. Dobra, jestem. Ale fajne jest to w Isle of Bermuda. Grałeś w to? Oglądałeś? Coś tam widziałem na Gaming Weaverze, ale nie przyglądałem się jakoś mocno. Ogólnie koncepcja jest bardzo fajna. Jest trochę inna od tego. Ogólnie tam możesz być nawet tymi morskimi. Tak. Morsa albo coś takiego. I tam jest fajny sposób nestowania, bardzo mi się podoba. Nie pamiętam, jak to tam wyglądało, nie, chyba w tym odcinku akurat nie było nic o tym. A możesz opowiedzieć. Nie no, ogólnie jak tam możesz sobie wybierać, nie, że jak ktoś robi nest czy coś, to tam sobie po prostu klikać i jesteś jakby jajkiem i to jest śmieszne. I po prostu jest takie małe pole, przez które widzisz, nie, na przykład swoich widzów. I po prostu musisz czekać i tak możesz nawet podskakiwać do siebie. Okej, pamiętam to miejsce bardzo dokładnie, bo ostatnio tutaj grałem jako... czym myśmy grali? Chyba dwa karnotaury? Albo... Karno? Tak. Natomiast... Nie my, ja z inną koleżanką. Natomiast... tak, tutaj była taka akcja, że mieliśmy całą rodzinkę allozaurów obok. No i ja, jak to ja, uznałem, że... No nic nam nie zrobią, bo przecież je skumplujemy i będziemy razem sobie polować. I w sumie przez większość czasu tak to wyglądało, bo oni bardzo nas nawoływali i nie chcieli, wiesz, absolutnie nie pokazywali żadnej agresji ani nic. Podeszliśmy, mieli sobie to gniazdo, mieli sporo jedzenia, także sobie przy nich leżeliśmy. Tak, po czym no, w pewnym momencie to jedzenie znikło, więc ja mówię, dobra, chodź, zabierzemy się stamtąd, bo to już nie ma sensu, wiesz, tak ten, no trochę żeśmy jakby liczyli na szczęście w pewnym momencie, ale okej, zabraliśmy się, siedzieliśmy na tej skale, co ja teraz, w ogóle widzę cię już, i w pewnym momencie jeden z ich dzieciaków przyszedł tutaj. No i tak z dupy po prostu, no, ja już mówię, naprawdę, ci starzy, tam były chyba trzy dorosłe osobniki, to w ogóle no, zupełnie się nami nie interesowały, a ten maluch przyszedł, zaczął nas gryźć, więc my od razu, wiesz, w atak, no i przyszły te duże, no i był koniec gry generalnie. To zawsze tak jest, trafiasz na ekipę, która wydaje się taka spoko, nieagresywna, mamy dużo AI-ów, bo to był jeszcze serwer, gdzie było ich bardzo dużo. I wszystko wydaje się być super, a przyjdzie ci jakiś mały pierdolec, ugryzie cię raz, no i w sumie, no co, nie oddasz, no oddasz. A potem jest wielka wojna. A ty jakiego czasu ty grasz w DI? Oj, chyba ze 2 lata, tylko ja gram bardzo rzadko, bo ja mam bardzo mało czasu, więc... O Jezu, ile ja miałam cringe'owych sytuacji, więc... No ty też to chyba taką... codziennie grasz z tego co dzieje. Ja też miałam taką wielką grupę Rexów, nie? I ogólnie. No i mieliśmy dołączyć do reszty, bo byliśmy trochę daleko, odłączeni. No i dodają w końcu jakiegoś nowego Rexa, nie? No dobra, no on jest bliżej nas, no to... O kurwa. Karno, idziemy go zajebać? A damy radę? A on jest mały jakiś, niewielki chyba. No co ty do wody gnoj? Dawaj go z dwóch stron. Nie ma dowody. Idzie do tego drugiego, tak mi się wydaje. Chyba ma więcej staminy. Jestem już blisko. A, widzę. Jestem blisko. No, come on! O! Ej, pomocy! Widzę. Ciekawa sytuacja. A ich jest więcej! Jeden leży. Kurde. Ja
No, come on, come on. O, dziabnął mnie. Ej, oni, my jesteśmy silniejsi od nich. Spoko, ale właśnie. O to chodzi. Okej, mam jednego na ogonie. To ja zaraz padnę. Ty? Tak mi się wydaje, bo się wykrwawiam. Ty się wykrwawiam, ale... Cholera. Próbuję ich gryźć, ale... Co tu się dzieje? Jak tu jest zakrwawione wszystko? Aśmy zaczęli. Uwaga! No powinniśmy być silniejsi od nich. Jest! Jeden leży. To było dobre! No my jesteśmy ogólnie silniejsi od nich, więc... To było głupie. Ale jadka! Ja pierdolę! Ale no, współpracowaliśmy. No, mamy tyle żarcia, ale ten, to zaraz poznika. To jest najgorsze. Mam jednego blida i trochę czerwonego. No, ja mam trochę dużo czerwonego, ale chyba się nie wykrwawię, jak będę siedział. Chyba taki, chyba trzeci etap, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo ja za krótko gram, za mało gram, żeby... O, okej, okay. Health report, serious. Nie, ja myślę, że przeżyję, jeśli będziemy tu siedzieć, jeśli nic nas nie zaatakuje. Chociaż w zasadzie to nawet raptory teraz mogą być problemem. Dokładnie. Jeśli postanowią nas zaatakować. O nie, słyszałam jakiegoś Rexa tam. No. Też się wydaje daleko, ale cholera wie. Chyba jest nad całą wodą tam, co byliśmy. Hmm. Jeśli teraz jakiś pedo tu przyjdzie, będzie mnie gryzł, tylko... Może tak być. Nie wiem, jak wstanę teraz i zacznę żreć, to zakładam, że mnie to wykończy. Ja mam trzeci etap. Okej, nie krwawię, nie krwawię, nie krwawię. Ale jest suffering. Odpocząć. No to napełnij się i musimy gdzieś siedząć. Tak, 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 tak. Cholerne obracanie. Ja sprawdzę wodę. No to jest dobry moment, żeby na siebie uważać generalnie. Gdybyśmy się nawzajem nie pogryźli. No, no, no. Dobra, chyba nic nie ma. O nie! Inny Rex! Dobra, nie widzi, że cierpię, więc... Lepiej się pojawi. On jest większy od nas. No, no. On jest większy od nas! No wiem, dlatego... O dobra. Nie! O nie! Raczej w wodzie nas nie będą atakowały. On się tak nagle pojawił za krzaku. Dobra, jak twoja no stamina? Okej. Okay. U mnie kiepsko. Kurwa. To co, spierdolamy czy co? No ja nie za bardzo... mam jak. Chyba tylko taktycznie weźmiemy. Powiedz mi co mam robić, bo ja się zaraz utopię. A. Mhm. Wracajmy tam, gdzie byliśmy. Idźmy w tamtą stronę. Dobra. Okej. Okay. Ha. Kiepsko. Jeden jest za tobą. Wiem. Już mnie zabija. Co ty gadasz? O nie! Nie! Umrę! Ja też. Co za chuje? Tu masz... Okej, okay, dobra, mają żarcie przy mnie. Czekaj. To jest najlepsze, co mogę na chwilę obecną zrobić. A ja tylko czekać i patrzeć. Też patrz, co się dzieje na lokalu, bo w sumie nie wiem, czy on udaje, ale generalnie jakby powiedział, że to jego wina i że sorry. Okej. Okay. We not trust you! Nie wiem czemu im pomagam, ale i tak to powiedziałam. Serio? Będziesz im pomagać? No powiedziałam, że subkika idzie. Do waszej strony, więc uwaga. Tak, tak? O kurwa. To kiepsko. Spróbuję was okrążyć jakoś i podejść od drugiej. O, widzę ich tam, są przy wodzie. Okej.
Uważaj, bo idę tak jakby w twoją stronę. No ja już to trochę okrążyłem, więc mam nadzieję, że... No zawsze po śladach mogą cię znaleźć. Oni nawet nie wiedzieli, czy są reksami, czy jesteśmy reksami, także no zakładam, że jeszcze nie odkryli możliwości wąchania, nie? O chuj. Nie, kolejny karno. Słyszę. O mnie tu ciabną, rozumiesz? Jakie to jest upokarzające. Czekaj. Bo ja jeszcze fejkowałem limpowanie. Niechcący. Uwaga, połóż się w wodzie. Lepiej. Muszę się napić. Ja też muszę się napić. Wstań i się napij. Nie mogę. Bo zginę. Albo już zginę, nie wiadomo. To jest kwestia, kurde, sekund pewnie. Nie, damy radę, będzie dobrej myśli. U mnie jest wszystko okej. Okay. Ale ja mam bardzo czerwone i mam stan poważny. To wyjdź z tej wody, żebym miał co jeść. Jak twój stan zdrowia? Bo tu się ściemnia. Źle, powoli. Poważny. Okej. Okay. Ja się napiję. Ty możesz zapolować coś. Może zobaczę, czy mam w ogóle potrzebę. Lekką. Nie wiem. O, ale miałem... Laga. W zasadzie nie muszę tego robić, ale to fajnie wygląda, jak tak sobie wącham. No, ale też to można ryzykować twoim życiem. To się może zauważyć, aby usłyszeć. Nie. Bez przesady. Oj, noc będzie straszna. Tak. Dobra, widzę tu ślady i to są, mam nadzieję, moje ślady. Na wprost nie słyszałam chyba taką. No, też coś słyszałem właśnie, tak... Tak, jest. Ja teraz już nie mam punktu odniesienia, więc nie wiem, gdzie jest na wprost siebie, ale... No to chodź tutaj, ja nie, no mam nie tam, blisko, gdzie patrzę. Nie ma sensu. O kurwa. No tam, gdzie patrzę. Dobra, spierdalam, duży Rex. Duży giga, przepraszam. Na wprost nie tam, gdzie patrzę. Chodź tu. Nie mam czasu teraz na twoje pierdolenie. Generalnie miałem olbrzymiego giga przed sobą, który sobie zżerał jakiegoś tako. I prawdopodobnie nie zobaczył. Przynajmniej był zajęty. Tak. Jest już na tyle ciemno, że... Okej, tu nie ma żadnych śladów. Okej, coś widzę. W tę stronę. O. Mam. No syra, twoje klikanie. No kurde, nie mogę go trafić. Jezu. Będzie gorzej z widocznością. Dobra, udało się. Zaraz będę chuja widzieć. Tak. Modlę się. O wiem, teraz Night Vision. To jest... No jeszcze niekoniecznie. Mi się przydało. Dobra, jeden tako zjedzony, ale to jest za mało trochę dla mnie jeszcze. Ja tego potrzebuję bardziej. Mam już na końcowym. Mam już 1/4. Upolować ci coś? Yes, please. Okej, spróbuję. O, jesteś koło mnie. Słyszałam oro. Też coś słyszałem. No dawaj. Pokaż się. Tam gdzieś. O! Co znalazłeś? No nie, słyszałem. Dalej go słyszę. Gdzieś tam z tyłu mnie chyba raczej jest. Jestem niemal pewien, że gdzieś tutaj. Kurde. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam jest. Kładę się. O rany. Co? Giga. Prawie mnie zabił. Nie rób tego. Dobra, spierdalam. Wykrwawię się prawdopodobnie, ale to jest moja ostatnia szansa. Kurwa, kamień. Zablokowałem się. Dobra.
Oj, chuj. Zabił cię? Zabił mnie. O nie. O tak.